Hej, 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 siemaneczku, z tej strony Jakuba tutaj, a tutaj, w sumie już, jakby nie patrzeć, trochę czasu minęło, ale nareszcie, poniedziałkowy odcineczek Amagami na moim kanale, tak, 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 wracamy do regularnego, zaplanowanego pierwotnie trybu, czyli poniedziałek, czwartek Amagami, wtorek, piątek Higurashi. Tak, tak, tak. Wszystko teraz poszło najlepiej jak mogło, więc co mogę wam powiedzieć? Rozpoczynamy kolejny odcineczek na moim kanale. Jak już miało to miejsce, decyzja została podjęta i teraz głównie tylko ścieżkę Ayatsuchi Tsukasy. Więc tak. Wszystko ładnie. Dobra, wszystko działa. No to wydarzenie na korytarzu z Tsukasą. Jedziemy z koksem. A ja Tsuchi-san! O! Co się stało, Tachibana-kun? Masz może trochę wolnego czasu? Chciałbym, tak sobie pomyślałem, że może stanęlibyśmy gdzieś na boku i ucięlibyśmy sobie jakąś małą pogawędkę. Teraz? Tak. Tak sobie, wiesz, chciałbym lepiej cię troszeczkę poznać, Ayatsuchi-san. Czyżby teraz nie była odpowiednia chwila na co? Tak, wybacz mi, ale teraz nie jest dobry czas dla mnie. A, rozumiem. To bardzo szkoda. Więc do zobaczenia później. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, że chciałbyś się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, ale nie w przypadku, gdy jesteśmy otoczeni przez tych wszystkich ludzi naokoło. E? Och, no właśnie. Zapomniałem. Przecież musi ona utrzymywać swoją rolę, gdy rozmawia z innymi ludźmi. Tak. Powinienem od teraz bardziej zwracać na to uwagę, jak będę do niej podchodzić z jakąś sprawą. No, no, no. Więc tak, wydarzenie pierwsze z Tsukasą jest wykonane. Pyk, pyk, pyk. Pora na wydarzenie numer 2. Na sali gimnastycznej, albo tam za tyłami szkoły. Bo to różnie bywa, mimo że jest na przykład gym, nie? Czyli sala gimnastyczna. Stary. To był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Jestem zapchany. Znajdźmy sobie jakieś przyjemne miejsce do zrelaksowania, zanim rozpoczną się kolejne zajęcia. Ta dziewczyna tam, to Ayatsuchi-san? Wygląda na to, że wydaje się być jakaś taka pogrążona w myślach. Pewnie zaprząta sobie głowę przyjęciem bożanarodzeniowym. Ale mi się zakręcił język. Och! Dogonimy ją. A? A to nie dziwne? Przecież byłem przekonany, że skręciła w tę stronę. Och! Tam ona jest. A ja, Tsuchi-san, a co ty tutaj wyprawiasz? Zdecydowałam! E? Co tak nagle? Tachibana, od teraz należysz do mnie. Co? Dlaczego nic nie mówisz? No... Spójrz. Nie jesteś ciekaw, co takiego planuję? Nie chcesz wiedzieć, nie robię sobie z ciebie żartów? Dlaczego w ogóle o nic mnie nie pytasz? Okej, no to mogę cię zapytać, co ty takiego planujesz? Dlaczego nie włożyłeś w to ani trochę energii?
Tachibana-kun, czy pod twoją głową faktycznie niczego nie ma? Wow, jesteś okropna. To ja powinienem wydawać teraz to rozdrażnione westchnienie. A ja Tsuchi-san. Tak tylko wiesz, próbowałem cię złapać. Ledwo co udało mi się ciebie dogonić, a ty na samym początku rozmowy powodujesz, że czuję się całkowicie zagubiony. No dobra. Nie było to moim zamiarem, ale wyjaśnię ci to wszystko od początku. Okej. Okay. Ehem, Tachibana-kun. Jak dobrze tutaj widzicie, mam teraz tu uciętą kwestię, takie mały błąd tłumacza, ale ja pamiętałem, że ta kwestia również była w komiksie i znalazłem ją faktycznie, nie? W mandze znalazłem tą kwestię. Dosłownie jest ta sama rozmowa, jest praktycznie słowo w słowo, nie? Wiadomo, różnią się tam ze względu na to, że autor tłumaczeń mangi trochę inaczej przetłumaczył, wiecie, słowa, ale chodzi o to, dosłownie to jest ta sama rozmowa, więc posiłkujemy się teraz tłumaczeniem z mangi. Ach, Tachibana-kun, jesteś zbyt miłą osobą. Pozostawienie cię samemu sobie byłoby niebezpieczne. Dlatego od teraz będziesz pod moją opieką. Koniec. Tylko to? Chciałem ci dać skróconą wersję. Ale wiesz, nie pomijaj tych wszystkich ważnych fragmentów, które mają ze mną cokolwiek wspólnego. No ale wiesz, byłeś dla mnie wszystkim, o czym pomyślałam. He? Wkurza mnie to, ten twój cały sposób myślenia, to jak bardzo diametralnie różni się od mojego. Sprzątanie materiałów w klasie, pomaganie mi w moich obowiązkach i wszystkie te pozostałe sprawy. To są wszystkie rzeczy, których normalnie byś nie zrobił, prawda? Nie, to nie tak, że nie zrobiłbyś tego. Powiedzmy, że większość ludzi na świecie w ogóle nawet nie pomyślała, nie zauważyłaby tych wszystkich rzeczy. Ale wiesz, Tachibana-kun, ty wszystko zrobiłeś i wziąłeś te wszystkie obowiązki na swoje barki. Wygląda na to, że taki sposób bycia może się skończyć dla ciebie tylko w jeden, w zły sposób. Takie buty? Ale sam zobacz, a jedyną osobą, która zdaje sobie z tego faktu sprawę, jestem ja. Yatsushi-san, dlatego Tachibana-kun, dla twojego dobra będę musiała mieć na ciebie oko bardziej niż do tej pory. Więc o to ci chodziło. Ale wiesz, chłopie, nadal cały się trzęsę w wyniku tego szalonego wyznania, jakie miało miejsce na początku naszej rozmowy. Więc ciężko mi jest ogarnąć te wszystkie pozytywne aspekty, które nagle nastąpiły. I co ja w ogóle powinienem zrobić w takiej sytuacji jak ta? Co o tym sądzisz? Będąc szczery, nie mam bladego pojęcia, co mam o tym sądzić. Tachibana-kun. Naprawdę, nic nie musisz z tym faktem zrobić. Po prostu to ja zmienię sposób, jaki na ciebie patrzę. I to wszystko. Rozumiem. Więc masz z tym jakiś problem? Czy ja mam z tym jakiś problem? Cóż, nie sądzę, żebym miał jakikolwiek problem z tą sytuacją. No dobrze. No to ustalone. Resztę zostawię tobie. Czekaj, a Yatsushi-san? Co tu się właśnie do jasnej cholery wydarzyło? No, dobre pytanie. Po prostu byłem pewien, że zaprząta sobie głowę sprawami takimi związanymi z organizacją festiwalu. A tu myk, a w jej głowie byłeś ty. O
Mamy kolejne wydarzenie związane z kafelkiem, czyli przy pogłębieniem relacji. No to jedziemy z koksem, nie? Brama szkolna, kolejne wydarzenie. Okej, okay, idealny moment, żeby zbierać się do domu. Tachibana-kun! He? Och, a Yatsuchi-san, kierujesz się do domu? Kierujesz się do domu? Cóż, nie planowałam tego. Nie mów mi, że masz jeszcze pracę do wykonania. Tak, mam jeszcze taką, ale mogę się nią zająć następnym razem. Czy to w porządku? Od czasu do czasu takie postępowanie jest w porządku. No cóż, jeżeli tak mówisz, no to... co powiesz na to, żeby razem wrócić do domu? Tak, pewnie. Naprawdę? Nigdy bym nawet sobie nie pomyślał, że ktoś, że nigdy nie uważałem cię za kogoś, kto może uchylać się od swoich obowiązków, a Yatsuchi-san. Mówisz, że to naprawdę aż tak niezwykłe? Tak. Zabrzmiało to tak, jakbyś sam prosił się o to, żeby zatkać czymś twoje usta. Przepraszam. Zawsze się tak zachowuję w momencie, gdy tylko jesteśmy gdy jesteśmy tylko sami w dwójkę. Chciałem tylko odrobinę z tobą porozmawiać. To wszystko. Rozumiem. Czy to miejsce jest odpowiednie? Tak. No to o czym takim chciałaś ze mną porozmawiać? Och. Czyżby szykowała się jakaś szczera rozmowa? Haha, wygląda na to, że nadszedł dzień, w którym Yatsuchi-san przyszła prosić mnie o radę. Więc rozumiem. Wygląda na to, że już zdecydowałeś, czym chcesz mieć zatkane usta? Hehe, przepraszam, byłem zbyt pyskaty. Tak myślałam. A tak na poważnie, było naprawdę blisko. W porządku, Tachibana-kun. Wygląda na to, że podeszła trochę bliżej, niż ma to zazwyczaj w zwyczaju. W nawyku. Zapytam cię wprost. Tachibana-kun, co o mnie myślisz? Co? A Yatsuchi-san? Aha, Tachibana-kun. Jesteś taki bezpośredni. Twoja reakcja była jeszcze bardziej zabawna, niż sobie wyobrażałam. Co? O co tutaj chodzi? To, co teraz powiedziałam, była tylko żartem. Powodujesz u mnie ataki serca. Naprawdę? No to w takim razie przechodzimy do sedna teraz. Okej. Życzyłbym sobie, żeby zaczęła od tej kwestii na samym początku naszej rozmowy. No, od czego by tu zacząć? Więc nie wiem, czy uda mi się powiedzieć to tak dobrze, jakbym sama sobie tego życzyła, ale... Tachibana-kun, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jaki wpływ wywiera na mnie twoja obecność? He? Powinnam już znać odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, że nie zauważyłeś tego. Okej? Okay? Z mojego punktu widzenia, byłeś co najmniej zagadką. Tachibana-kun, mówię o tym, że zawsze jesteś przy mnie, nie myśląc w ogóle o tym, co dostaniesz w zamian. No, chodzi jej o to, że Tachibana-kun zawsze się koło niej kręci, a nie oczekuje żadnych namacalnych korzyści za to. Więc to tak. Tak, właśnie tak. Ale przebywanie z tobą było zabawne, Tachibana-kun. Ono powoduje, że jestem szczęśliwa. Cieszę się z tego faktu. I wtedy zdałam sobie z jednej
zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy. I to mnie zaniepokoiło. Co takiego? To była możliwość tego, że znikniesz, Tachibana-kun. Ja? Zniknę? Tak. Zastanawiałam się, czy zawsze będziemy mogli być razem. Nie chcę stracić życia, które obecnie mam. Boję się nawet myśleć o takiej hipotetycznej przyszłości. Ale tak czy inaczej, nigdy nie mogłabym zmusić się sama do powiedzenia tego, że chcę, żebyś zawsze był przy mnie. Ty naprawdę tak sądzisz? Oczywiście. W końcu między nami nie ma absolutnie nic. A, pozwolę się nie zgodzić z tym faktem, ale nie mamy nic, co możemy pokazać, prawda? Więc oddam się tobie. Co? Czekaj, co? Wiesz, co miałam na myśli, prawda? Znaczy, tak, ale jesteś tego pewna? Tak, ale w zamian obiecaj mi, że będziesz ze mną, przy mnie każdego dnia, Tachibana-kun. O co dokładnie ci chodzi? Każdego dnia. Co powinienem zrobić tutaj? Czuję, że przede mną stoi teraz decyzja, którą będę musiał bardzo mocno przemyśleć i ostrożnie. No i mamy opcję zgodzić się albo nie. Zgadzamy się. Okej, niech ci będzie. Gwarantuję ci to. Dziękuję tobie. Oczywiście. Zwłaszcza po tym wszystkim, co się stało i co czuję do Ayatsuchi-san. No dobra. Zrób to, gdy tylko będziesz gotów. Okej? O, nadchodzi! A, taka romantyczna chwila, ja sobie piję Pepsi ze słomki. Są twarde, a jednocześnie miękkie. Ayatsuchi-san, jej usta drżą. To po prostu, to wszystko wydaje się być snem. He, myślałam, że moje serce zaraz wyskoczy. Wierzę, że to dopełnia nas pakt. Okej? Fufu. Ten śmiech zabrzmiał niemal złowieszczo. Co? Nie podobało ci się to? Cóż, na razie mi to nie przeszkadza, chyba. Rozumiem. Hej, Ayatsuchi-san, mogę cię zapytać o jedną kwestię? Pewnie. Bez problemu. Wcześniej wspomniałaś o tym, że dla ciebie powód mojego przebywania z tobą był prawdziwą zagadką. Tak, to prawda. Ale Ayatsuchi-san, myślę, że już znasz odpowiedź na to pytanie, prawda? He? Sama to powiedziałaś wcześniej. Przybywanie z tobą jest zabawne. Ach, prawdopodobnie taki jest powód tego wszystkiego. Ach, rozumiem. A Ayatsuchi-san jest troszeczkę dziwna. Każdy by się zorientował, że przede wszystkim... No co? No co? Nadeszła pora. Chyba powinniśmy już wracać. Tak,
Ruszajmy. Pakt, który został przypieczętowany pocałunkiem. Co mogę powiedzieć? To idealnie pasuje do Ayatsuchi-san. Dobrze się bawi ze mną i była ze mną szczęśliwa. Ale tylko co to wszystko oznacza? Czy to możliwe, że Ayatsuchi-san... No ciekawe, o co może chodzić. Ja tam nie wiem. I pyk! I teraz wystarczy tak naprawdę dwie pogaduchy zrobić, zaliczyć maksymalnie, wiecie, wszystkie kafelki serduszkami albo nutkami, no i pyk. Ten etap znajomości z Ayatsuchi-san mamy zaliczony, tak nieładnie mówiąc. Zapiszmy tu grę na 19, bo nie pamiętam, czy mam zapis na ten moment. No. I dzień 19 i 20 będziemy mogli w tych dniach zająć się wymaksowaniem relacji, a później będzie niedziela, jakieś losowe wydarzenie i potem chyba będą bardziej nieznaczące do końca wydarzenia. Będzie jeszcze wydarzenie z gwiazdką. No właśnie, jeszcze będzie gwiazdka. No to jeszcze zostały nam pogaduchy i gwiazdka. A potem przejdziemy do finałowego segmentu tej gry. Ale tym zajmiemy się dopiero w przyszłości. A ten odcineczek ma 21 minut, a już się zbliża do 22, więc myślę, że jest wystarczająco długi. Więc tak, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych epizodach Amagami na moim kanale. Nara!